Tańcy listopadowi śpiewali hej, kto Polak na bagnety, z bagnetem w ręku pójdziemy w świętą sprawę. Francuzi o tych bagnetach śpiewali, o piękna Rosalio, miliony jest twoich adoratorów. Hej chłopcy, bagnet na broń, to piosenka Krystyny Krachelskiej z czasów II wojny światowej, powstała w 1943 roku. Bagnet, piękny, a jednocześnie morderczy instrument. Dzisiaj o jego historii. Za wynalazcę bagnetu uznaje się markiza de Poisseguir, który nakazał swoim muszkieterom, aby zatknęli połamane końcówki pik wraz z grotami w wyloty luf swoich muszkietów, aby mogli się bronić w ten sposób przed kawalerią. Pierwsze bagnety, jak te z historii o markizie, były to bagnety szpuntowe. Bagnety szpuntowe kłujące, jak ten tutaj. To jest francuski bagnet Lebela, czwórgranny. Jest to przykład właśnie bagnetu kłującego. I taki bagnet wkładano po prostu do lufy. Oczywiście po włożeniu takiego bagnetu nie można strzelać. Dlatego bardzo szybko zaczęto opracowywać inne bagnety, które już pozwalały na strzelanie. Opracowano bagnet tulejowy. Bagnet tulejowy, również najczęściej kolny, trój lub czwórgranny, taki jak tutaj, wyglądał prawie w zasadzie jak ten. Nie miał rączki, miał tutaj tylko kółko blokowane w kształcie, wycięcie w kształcie litery L bądź litery Z, którą blokowano o podstawę muszki. Ten bagnet, jest to bagnet bardzo specyficzny. Sławę zyskał sobie zwłaszcza w czasie I wojny światowej. To jest pierwszy wzór bagnetu do karabinu Lebela, wzór 1884. Ma bardzo ciekawe tutaj zastosowanie, mianowicie chodzi o ten hak. Miał on w zamyśle służyć do łamania innych bagnetów bądź innej broni białej w ten sposób, że zakleszczony bagnet obracam w ten sposób w obrocie miał zostać złamany. Dotyczyć to miało także broni białej kawaleryjskiej, czyli w tej sytuacji szaby. No, trwał bardzo dziwny wyścig zbrojeń po wojnie francusko-pruskiej. Chodzi o te dwa egzemplarze bagnetów. To jest bagnet do Lebela, to jest bagnet do Mausera, wzór 1898. Tak zwana ość ze względu na kształt głowni, wąska, bardzo długa. One różnią się od siebie tylko o 2 mm długości klingami. Niemiecki jest o te 2 mm dłuższy. Chodziło o takie dziwne przeświadczenie, że nadal żołnierze będą walczyć w zwartych szeregach, tak jak za czasów Napoleona. I kto będzie miał dłuższy bagnet, szybciej zabije swojego przeciwnika. Ale te bagnety okazały się za długie, zarówno ten Lebela, jak i ten Mausera. Zaczęto je sukcesywnie skracać, zwłaszcza w czasie I wojny światowej, kiedy walka w okopach uniemożliwiała walkę klingą, która ma 52 cm. W 1905 roku do służby wprowadzono bagnet wzoru właśnie 1905, saperski tak zwany. Miał on początkowo służyć właśnie saperom. Początkowo tutaj na grzbiecie głowni znajdowała się piła, która miała służyć właśnie do prac saperskich. Natomiast zaczęto ją spiłowywać. Ten akurat piły nigdy nie miał. Wyprodukowany został już po I wojnie w Erfurcie. Natomiast jak możemy przeczytać chociażby u Ericha Remarka na Zachodzie bez zmian, takich żołnierzy, których złapano z piłą, nie brano do niewoli, mordowano na miejscu. Jak pisze, jak opisuje Remark, w bardzo okrutny sposób. Ta głownia nazywana jest liściem ze względu na to, że rozszerza się na końcu. Jest to również bardzo ciekawa rzecz, mianowicie mankiet dławika jest namagnetyzowany, jak widać, przez co łatwiej bagnet trafiał do pochwy. Ale te bagnety również okazały się za długie.
Powstały więc jeszcze krótsze bagnety. To jest bagnet wzoru 1934, niemiecki. Używany bardzo powszechnie w Wehrmachcie w czasie II wojny światowej. Ten bagnet ma głownie praktycznie dwukrotnie krótszą od bagnetu wzór 98. Ale należy przypomnieć, że używano cały czas tych samych karabinów Mausera wzór 1898. Ten jest w oryginalnej żabce. O metodach przenoszenia bagnetów jeszcze powiemy. Polska po odzyskaniu niepodległości i po zdobyciu w ramach reparacji wojennych przewidzianych przez traktat wersalski fabrykę Mausera w Gdańsku, wobec czego naturalnym było, że również wprowadzi do uzbrojenia bagnety Mausera. Jednak tak się nie stało. Ten bagnet, wzór 1922, wyprodukowany w Radomiu, był inspirowany bagnetem Mannlichera. Szyna mocująca przystosowana była do karabinu Mausera, ponieważ w karabinach Mannlichera wzór chociażby 1890, których używały legiony, bagnet nie był mocowany pod lufą, a mocowany był z boku lufy. Zrezygnowano początkowo z pierścienia mocującego bagnet na wylocie lufy, jednak to przywrócono już w 1928, potem w 1929 roku. To jest ten sam bagnet, funkcjonuje pod dwoma oznaczeniami. Ten wyprodukowany także w Radomiu. Również inspirowany poprzednią głownią, nieco jedynie dłuższe. I ma pierścień, który po nałożeniu miał, tutaj miała wchodzić lufa. Miało to stabilizować bagnet przed oberwaniem się, przed wyłamaniem się w dół. Te bagnety przetrwały II wojnę światową. Były jeszcze o konstrukcji nożowej bagnety rosyjskie, jednak one nie zdobyły uznania ze względu na małą ilość wyprodukowanej broni, na którą można było taki bagnet nożowy założyć. W ostatnim stadium są bardzo krótkie już bagnety. Ten bagnet od karabinka AK, również ze stabilizującą obręczą. Ten bagnet już jest jednak, ma zdecydowanie inną funkcję. Nie jest to bagnet tylko i wyłącznie bojowy. Jest to także uniwersalne narzędzie, nóż, który ma pozwolić żołnierzowi przetrwać w bardzo ciężkich warunkach. I co ciekawe, jest to jedyny bagnet, który jest ostrzony. Ponieważ reszta bagnetów jest nieostrzona, ze względu na to, że regulaminy przewidywały, że bagnetów nie należy ostrzyć, ponieważ rana kłuta zadana tępym bagnetem jest znacznie trudniejsza w leczeniu i taki żołnierz przeciwnika jest wykluczony z walki na dłuższy czas. Oczywiście pod warunkiem, że nie został na miejscu zabity. Teraz o konstrukcji bagnetu. Bagnet składa się z zasadniczych elementów, jakim jest klinga. Rękojeść nie występuje w niektórych bagnetach, na przykład w bagnetach rosyjskich systemu Mosina. Tutaj występuje pierścień, który nakłada się na lufę. On też nie występuje wszędzie. Tutaj znajduje się sprężynowa blokada, która blokuje szynę w specjalnym wycięciu. Wszystkie tutaj znajdujące się bagnety mają takie mocowanie na szynie. Niestety nie mamy bagnetu Mosina, który ma tylko tuleję wyciętą, którą się nakręca na podstawę muszki. Ten bagnet jest to bagnet kolny, przeznaczony, jak sama nazwa wskazuje, wyłącznie do kłucia. Te powierzchnie nie są ostrzone. Bagnety te okazały się zbyt długie i nieprzystosowane do współczesnego pola walki. Francuzi szybko z nich zrezygnowali, natomiast w Armii Czerwonej ich kariera dotrwała do końca II wojny światowej i końca użytkowania karabinu Mosina. Do tego bagnetu dołączona jest pochwa. Tutaj ma pochwa na strzemie, żeby zamocować je na żabce do pasa. W środku znajduje się tak zwany dławik. Dławik służy do tego, aby utrzymać bagnet w jednej pozycji, aby on nie trząsł się w pochwie. Kolejnym jest bagnet również kłujący, ale bagnet nożowy.
przypomina nóż, ten bardziej przypomina jednak szpadę. Również są tak zwane bagnety szpadowe, używane głównie jednak w armii francuskiej. Zresztą bagnet wcześniejszy do karabinu Lebela również określany jest w dokumentach jako épée, czyli szpada. Wracając do bagnetu karabinu Mausera. Ten jest bagnetem już, jak widać, w pewnym sensie kompozytowym, ponieważ poza klingą, jelcem i głowicą, które są metalowe, znajdują się tutaj już takie żebrowane, drewniane okładki mocowane na śrubie. Ta głownia jest to głownia symetryczna, kończy się bowiem pięknym, równym sztychem, w przeciwieństwie do tego bagnetu, który ma głownię rozszerzającą się. Tutaj jest najszerszy punkt głowni. Tutaj znajduje się struzina. Struzina wbrew nazwie nie służy do tego, aby płynęły nią strugi krwi, natomiast służy do odciążenia ostrza, spowodowania, żeby bagnet ważył mniej. Zatrzask wygląda dokładnie tak samo jak w poprzednim, natomiast jedyną różnicą jest w rękojeści jest tak zwana osłona przeciwogniowa, która miała służyć temu, żeby nagrzana lufa nie przepaliła okładek, tak jak tutaj. Dalej mamy, jeszcze raz powracamy do tego bagnetu, tutaj wracamy już do konstrukcji również symetrycznej. To już można nazwać pełnoprawnie bagnetem nożowym, ponieważ jego długość jest odpowiednia jak dla noża, chociaż w polskim prawie jest to już narzędzie niebezpieczne, ponieważ klinga ma powyżej 15 cm. Tutaj jedyną różnicą względem poprzedników jest okładka bakelitowa, to jest tworzywo sztuczne, również mocowana na dwie śruby. Nie ma już także jelca, stwierdzono, że jest on niepotrzebny, że można się go pozbyć. Bagnet, jak widać, jak mówiłem wcześniej, wszystkie bagnety są tępe. Ostatnim rodzajem głowni jest głownia niesymetryczna, zwężająca się ku jednemu z końców. Jest to tak zwana głownia scytyjska. Tutaj również zamiast struziny, jak w karabinach Mausera, mamy po prostu wycięcie, które ma zmniejszać masę broni. Rękojeść jest jednolita, zrobiona z tworzywa sztucznego. Na śrubie montowana metalowa głowica, która tutaj ma zatrzask mocujący. Żołnierz bagnet przenosił, oczywiście poza tym, że w pochwie, także na żabce. Tutaj znajduje się hak, który wkładano żabkę, to miało mocować w ten sposób bagnet. Bagnety noszono przy pasie. Niemieckie bagnety noszono najczęściej z lewej strony, razem z łopatką. Ten sam wzór przejęli również w regulaminach Polacy po odzyskaniu niepodległości. Żabki były bardzo różne. Ta tutaj jest skórzana, nitowana, jak widać. Częściowo również szyta. Bywały żabki wyłącznie nitowane, wyłącznie szyte. W bardzo różnych kształtach, w zależności od pochwy, wielkości. Tutaj mamy kolejną, bardzo już uproszczoną żabkę, która jest po prostu skórzaną pętlą, przymocowaną za pomocą sprężynującego karabinczyka do pochwy. Znajduje się tutaj także opasanie, które można zapinając pin. To jest bardzo ścisłe. Zapinając pin w ten sposób. Jeszcze lepiej umocować bagnet. Takie rozwiązania stosowane chociażby w żabkach polskich, które przeznaczone były do karabinków dla kawalerii, a bagnetu zwyczajnie nie zgubić. Bardzo popularne były też wszelkiej maści pochwy erzacowe, które już same w sobie miały służyć w pewnym sensie do przenoszenia bagnetów. Tutaj słynne pochwy od Mosina, które nie wiadomo do końca, czy powstały, czy nie. Także pochwy do wzoru bagnetu Mausera 1000
898. Ten wzór był przenoszony w pochwie skórzanej, mocowanej bezpośrednio do pasa, która była po prostu czymś pomiędzy tą żabką a pochwą metalową. Bagnetów obecnie używa się najczęściej w kompaniach reprezentacyjnych. Najzwyczajniej nie używa się ich już w boju. Jednak tak jak prezentowany tutaj bagnet od karabinka Kałasznikowa spełnia całą masę innych funkcji. Ostatnia szarża na bagnety została przeprowadzona w czasie wojny w Zatoce Perskiej przez piechotę angielską w 1994 roku. Był to ostatni odnotowany atak na bagnety. Chociaż nikt nim nie zginął i chociaż wojska irackie się wycofały, nie podejmując walki, to piechota brytyjska mogła zanotować wielki sukces, ponieważ zdobyła umocnione pozycje w ataku na bagnety. Z tego miejsca chciałem podziękować zaprzyjaźnionemu kolekcjonerowi, panu Mirosławowi, który udostępnił większą część ze znajdujących się tutaj eksponatów.